Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ten czwartkowy poranek 5 sierpnia pragniemy wspólnie rozpocząć od słuchania się w Boże Słowo, by nas zainspirowało, by nas wzmocniło i by nam pomogło w tych naszych dzisiejszych pracach, obowiązkach albo wypoczynku. A książeczka z Biblią na co dzień podaje nam dzisiaj słowa zaczerpnięte z Księgi Jeremiasza z 23 rozdziału, 28 werset i z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z 2 rozdziału, wersety 4 i 5. Zechciejmy wspólnie wsłuchać się w te słowa. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan. Paweł pisze, mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Słowo refleksji na dziś zaczerpnięte jest z Eberharda Jungela. Nie przestawaj, Panie, Boże nasz, opatrywać nas i cały świat swoim dobrym słowem, aby wiara rozprzestrzeniała się pośród wszystkich ludzi, a moc Twojej miłości docierała tam, gdzie mocarze się zapominają, a o bezsilnych się zapomina. Gdzie woła się o życie i błaga o łaskę. A gdy będziemy u kresu, zostań naszym początkiem i naszą ucieczką. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna? Mówi Pan. Prorok Jeremiasz, przekazując nam dzisiaj słowo Boga, w zasadzie nie pozostawia żadnych wątpliwości. To, co jest Bożym Słowem, to, co jest Bożą wolą wobec nas, ma wartość ziarna. Jest czymś odżywczym, jest tym, co przemienione później przez mąkę w chleb, daje życie. Wszystko inne, wszystko to, co ludzie głoszą, bo inni chcą to usłyszeć, Jeremiasz nazywa plewą. Czymś bezwartościowym. Czymś, co jest jedynie odrzutem. Myślę, że i my w naszym życiu nieraz napotykamy się na ludzi, którzy czasami nawet nawiązując do Boga, próbują w Jego usta wkładać słowa albo opowiadają o Jego woli, choć to wszystko nie ma z Nim absolutnie nic wspólnego. Dlatego powinniśmy, tym bardziej jako ewangelicy, sięgać każdego dnia do źródła, do Bożego Słowa. Wsłuchiwać się w to Boże orędzie wobec nas, wsłuchiwać się w słowa miłości, jakie Bóg wypowiada do nas, ale także jej słowa napomnień. Wszystko to, co ludzie głoszą sami dla siebie, to tylko sen, do którego Bóg nie pragnie się przyznawać. Jeżeli sięgniemy do naszych Biblii i poczytamy całą perykopę, z której dzisiejsze słowa Jeremiasza są zaczerpnięte, zobaczymy tam Boga, który bardzo wyraźnie rozprawia się z tym wszystkim, co jest tylko ludzkim słowem. Słowem, które zwodzi, które oszukuje, które prowadzi na manowce. My zaś chciejmy się trzymać autentycznych Bożych słów. Trzymać się Jego woli, chociaż ta może nie zawsze dla nas być przyjemna, bo nieraz mamy inne wizje naszego życia, naszego dziś i naszego jutro. Ale chciejmy zaufać Bogu. Niech ten dzień
przyniesie nam takie chwile, kiedy będziemy czuli, że oddajemy się w Jego dobre dłonie, poddajemy się Jego opiece i Jego prowadzeniu. Niech Pan Bóg pozostanie z nami dziś i zawsze. Amen. Zostańcie z Bogiem.